Zipek mówi, kucnijcie! Kucnijcie! Tak, 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 no, no. Dobra, wszyscy pięknie kucają i witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Zipek Mówi. Ponownie wracamy na tryb kreatywny, ponownie wracamy, słuchajcie, do nagrywania Zipek Mówi. I zobaczymy, jak ci oto tutaj wszyscy zawodnicy sobie radzą. O, nie wstawaj lepiej następnym razem. Dobra, okej, okay, możecie wstać wszyscy. Słuchajcie, gramy... Niedobrze, słuchajcie, nie powiedziałem Zipek Mówi. Pamiętajcie, że przed każdą komendą muszę powiedzieć Zipek Mówi, inaczej nie wykonujemy rozkazów, okej? Okay? Okej, okay? Wszystko zrozumiałe? Tak, tak, zrozumieliście? Panie Smoku, zrozumiałeś? Tak, a ty i tak dobrze wykonałeś. Dobra, uwaga, Zipek Mówi, możecie wstać. I słuchajcie, moje pierwsze pytanie, Zipek Mówi, czy macie w sklepie wpisane kod Zipek? Jeżeli tak, to kucnijcie. Zipek Mówi, kucnijcie, jeżeli macie wpisane. A. Okej, okay, wszyscy mają wpisany, znakomicie, wy też to zróbcie w tym momencie, zostawcie łapy w górę oraz subskrypcję na kanale, a my, słuchajcie, zaczynamy, chodźcie, zapraszam do gierki, tutaj, jak widzicie, jest tablica i pokazane osoby... Oj, nawet miałeś problem, żeby wskoczyć na ten bloczek, wiesz, co to oznacza? Czy wiesz, co to znaczy? Dobra, słuchaj, masz jeszcze jedną szansę, okej? Okay? Tak, tak, zgadzacie się, żebym miał jeszcze jedną raz szansę? Tak, tak, wszyscy się zgadzają, super, dobra. No to zapraszam was za mną. Zapraszam za mną. Dobra, Zipek Mówi, zapraszam za mną. Chodźcie, chodźcie, chodźcie ze mną. Idziemy do pierwszej konkurencji. Jak widzicie, tutaj są osoby, które budowały razem ze mną tą mapkę. Dziękuję bardzo, dziękuję. I także biorą udział, słuchajcie. Ale na razie, słuchajcie, chodźcie za mną. I słuchajcie, ustawcie się na tej tutaj ławeczce. Wskoczcie wszyscy na ławeczkę. Okej, okay, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No więc słuchajcie, Zipek Mówi, wskoczcie na ławkę. Niech każdy zajmie sobie miejsce. Jak nie dacie rady, to spoko. Słuchajcie, tutaj jak widzicie jest wielki budynek, a w budynku jest 10 lam oraz 5 skrzynek. Z czego? W lamach jest tajemnicze są zabaweczki, w skrzynkach także są tajemnicze zabaweczki, jednakże w jednej skrzynce, słuchajcie, jest coś zupełnie innego. Waszym zadaniem jest na tą chwilę pobiec, wybrać sobie lamę albo skrzynkę. Chodzi o generalnie o lamy, chodzi o lamy. W lamach na pewno nic wam się nie stanie, okej? Czyli jakby najważniejsze, żebyście wzięli lamę, ale słuchajcie, przy każdej lamie tylko jedna osoba, przy każdej skrzynce także tylko jedna osoba, zrozumiano? Go, 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 zaczynajcie, biegnijcie, biegnijcie! A, i nie, ma, nie otwierajcie. Tak, tak, ten, jakby nie, zapomniałem wam powiedzieć, że nie macie, macie nie otwierać. Zasady to zasady. Nie, nie, dobra, to nie było miłe, to nie było miłe, nie powinienem się śmiać. To było dosyć brutalne, dobra, słuchajcie, Zipek Mówi... Wybierajcie, go, go, go i nie otwieramy, słuchajcie. Na razie na samym początku nie otwieramy, tylko stajemy przy lamie bądź skrzynce. Go! O, ktoś tutaj blokuje, no to możecie wybrać inne drzwiczki. Go, 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 Zipek Mówi, wybierajcie, bierzcie, bierzcie. Bierzcie na górę, okej, okay. Czy każdy wybrał już sobie? O, na górze jeszcze są wolne jakieś. Ululu, oj, dobra, okej, okay, wszystko. Okej, okay, okej, okay. Widzę tam jedną skrzynkę. Nie rozwalamy, nie otwieramy. Okej, okay. Z tego co widzę, to każdy sobie już wybrał. Jedna skrzynka została, nie jest otwarta. Zobaczmy, co to jest. To będzie moja skrzynka, dobra? Zobaczmy, co jest w tej skrzynce. O, balony, słuchajcie. W mojej skrzynce były balony. Cieszycie się? Dobra, ja też biorę balony. I słuchajcie, o, może ty, smoku. Zipek Mówi, otwórz swoją lamę. Nie możesz? No tak, bo ja muszę cię otwierać przecież. Zapomniałem. O, balony! Brawo! Możesz wziąć balony. Dobra, Zipek Mówi, możesz wziąć balony. Dobra, możesz wziąć balony. Dobra. Zobaczmy dalej, zobaczmy dalej. Może teraz weźmiemy sobie kogoś ze skrzynką. O, ty! Zipek Mówi. Co masz w skrzynce? To ta skrzynka! Zapomniałem! Zipek Mówi, weź jetpack! Muszę ci coś powiedzieć. Przegrałeś! Zipek Mówi, weź jetpack i leć! Leć w kosmos! Leć w kosmos! Do zobaczenia! Cześć! Cześć! No niestety. Słuchajcie, czyli wychodzi na to, że każdy z was już zwyciężył, bo generalnie tylko jedna była zła. Wow! Więc Zipek Mówi, niech każdy podniesie sobie balony. Chodźcie za mną.
Dobra, Zipek, chodźcie za mną. Chodźcie za mną, okej, okej, ja to już jest, nie wiem, 10, 20, 50 odcinek, więc słuchajcie, nic dziwnego. A specjalnie dla was, słuchajcie, zrobię playlistę. To teraz możecie nacisnąć w anotacji, to zobaczycie, tam będzie playlista wszystkich odcinków Simon Mówi i Zipek Mówi w sumie. Więc słuchajcie, uwaga, tą grę myślę, że każdy z was zna. Uwaga, Zipek Mówi, zacznijcie biegać wokół samochodów. Wokół samochodów. Wszyscy biegały wokół samochodów, każdy jak chce. Czy w jedną, czy w drugą stronę, jak tam chcecie. Na mój znak z Digla, Zipek Mówi, na mój znak z Digla, jak strzelę z Digla, zajmujecie swoje miejsce, okej? Okay? Biegajcie, 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 okej. Okay. Uwaga, 3, 2, 1, zajmujcie miejsca. Oj, oj, oj. Dobra, stop. Stop, Zipek Mówi, stop. Nic nie robimy, nie wychodzimy z samochodów. Wracaj do samochodu. Widziałem, że byłeś w samochodzie. Okej. Okay. Zipek Mówi, wszystkie osoby, które weszły do samochodu, zapraszam do mnie. No więc słuchajcie. Wszyscy z was wykonaliście źle zadanie. Miał być na strzał z Digla, prawda? Dobrze, zrobimy małą gierkę dogrywkową, słuchajcie. Każdy z was ma balony, więc... Słuchajcie, Zipek Mówi, odpalcie swoje balony. Pierwsza osoba, która zginie, która ma czerwony, zginie. Okej. Okay. Przepraszam, Śmitek, miałeś pierwszy czerwony. Zipek Mówi, pozbądźcie się wszystkich balonów. I Zipek Mówi, chodźcie za mną. Chodźcie za mną. Uwaga. A few moments later. Witam w kolejnej minigierce o nazwie kolory. Jej, wszyscy lubimy kolory, prawda? Każdy lubi kolory. Słuchajcie, na czym polega ta minigierka? Otóż polega na tym, że każdy z was musi wybrać sobie ten tutaj bloczek, więc Zipek Mówi, niech każdy wybierze sobie jeden bloczek. Ach, jak ja uwielbiam, słuchajcie, Zipek Mówi. Dobra, słuchajcie, mam pierwsze pytanie do was. Zipek Mówi, czy dobrze się bawicie? Jeżeli tak, to kucnijcie. Słuchaj, co? To nie musicie kucać. Jeżeli się źle bawicie, to nie musicie kucać. Okej, okay. Wszyscy się dobrze bawią. Ty się źle bawisz, tak? Nie, też się dobrze bawisz. Wszyscy się dobrze bawią, tak, super. Słuchajcie, to jak wszyscy się dobrze bawią, to wy zostawcie łapę w górę i subskrypcję na kanał, a my dobra, zaczynamy grę w kolory. Każdy z was, słuchajcie, dostał balony w pierwszym poziomie. I teraz wszystkie osoby, które wylosują balon o tym samym kolorze, co klocek, na którym stoicie po prostu, te przejdą do kolejnej minigierki i będą walczyć na śmierć życie. A cała reszta będzie bezpieczna. Okej? Okay? Okej. Okay. Zipek Mówi, niech każdy z was odpali balon. Każdy z was... Mówię, Zipek Mówi, niech każdy z was odpali balon. A few moments later. Zipek Mówi, odpalcie swoje balony. Okej, okay, okej. Okay. Zobaczmy, kto tutaj ma ten sam balon. Ty masz żółty i pomarańczowy klocek. Okej, okay, ty się łapisz. Czy ty masz... Ty masz pomarańczowy i żółty. Wow. Ale masz... Nie, to jest żółty. Tak, tak, masz szczęście. Żółty i fioletowy. Okej, okay, fioletowy, niebieski. Pomarańczowy i fioletowy. Okej, okay, okej. Okay. O, ty masz żółty. Nikt z was nie wylosował? Wow, brawo. Brawo. No, cudownie. No to teraz Zipek Mówi, rozwalcie swoje balony. I Zipek Mówi, odpalcie znowu swoje balony. Musimy wyłonić zwycięzcę, słuchajcie. Musimy wyłonić zwycięzcę, proszę bardzo. Proszę podnieść balon, który jest na ziemi. Zipek Mówi, podnieść balon, który jest na ziemi. Okej, okay, odpal balona. Okej, okay. O, ktoś zginął, a dlaczego ty się zabiłeś? Nie wiem, nieważne. Pomarańczowy, żółty, okej, okay, pomarańczowy, okej okay. Okej, okay, tu jest dobrze, 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 dobrze. Dobrze, dobrze, znowu? Serio? Po raz kolejny? Dobra, Zipek Mówi, ostatnia szansa. Jeżeli teraz nikt nie wylosuje, słuchajcie, tego samego koloru, na którym stoi, wszyscy przezywacie, okej? Okay? Zipek Mówi, pozbądźcie się balonów. I Zipek Mówi, odpalcie swoje balony. Jeżeli nie macie, Zipek Mówi, podnieście z ziemi. A żółty? Fioletowy, fioletowy, o nie! Poczekaj chwilę, poczekaj, zobaczymy, czy ktoś jeszcze... O kurcze, dobra, zobaczymy, czy... Pan Smok wylosuje także czerwony balon. Aaaa, tak blisko. No to słuchajcie, jesteś jedyną osobą, która wylosowała. Jesteś jedyną osobą, która wylosowała. Ale słuchaj, nie masz z kim się bić, nie masz z kim walczyć. Dobrze, zrobimy tak. Chodź za mną, Zipek Mówi, chodź za mną, cała reszta niech zostanie. Ze mną będziesz się bił, co ty na to? Co ty na to? W zamian za to, jeżeli ze mną wygrasz, w następnej rundzie masz nieśmiertelność. Okej, okay? Dobra, zapraszam, zapraszam. Zobaczymy, kto wygra. Zipek Mówi, 3, 2, 1, start! Go, 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 go! Walczymy na śmierć i życie! Oj, oj, o, co tu się dzieje? A nie wiem, czy... O! Ja mam jakby dłuższą ciupagę! O!
Deadpool, ostatni cios został! Ostatni cios! Naprawdę było blisko. I Zipek mówi: chodźcie za mną do następnej konkurencji. Tą konkurencję każdy z was na pewno lubi. Okej, słuchajcie. Każdy z was ma krzaki, prawda? Każdy z was ma krzaki. Okej, więc Zipek mówi: odpalcie swoje krzaki. Załóżcie na siebie krzaki. Wszyscy zakładają pięknie, super, ale to śmiesznie wygląda, jakby tak zakładacie te krzaki. No już, bo nie mamy całego dnia. Dobra, słuchajcie, uwaga, ja patrzę na mapkę, odwracam się, nie podglądam, Zipek mówi: wybierzcie sobie miejsce. A ja, słuchajcie, mam tylko trzy strzały. Zobaczymy, czy mi się uda, czy mi się nie uda. O kurde, dobra, wszyscy pięknie są ukryci. Okej, nie widzę ani jednej osoby. Uwaga. Gdzie oni mogą być? Może tu. Pewnie tu wybrał jeden. Nie trafiłem? O nie! Co? Pierwszy strzał nie trafiłem. Nie, zostały mi tylko dwa. Uwaga. Znowu? Zaraz się okaże, słuchajcie. I ostatni. Okej. Uwaga. Zipek mówi: podskoczcie! Ej, jak to się stało, że ty... Okej. A ciebie... Czemu tobie nie rozwaliło? Rozwaliło, prawda? Tylko założyłeś nowego krzaka. Prawda, że założyłeś nowego krzaka? Powiedz mi. Założyłeś nowego krzaka. A ja mówiłem, że tylko jeden krzak. Sorry, Oliver. Mówiłem tylko jeden krzak. Dobra, słuchajcie, wychodzi na to, że tylko jedną osobę. Brawo, cała reszta, brawo. Przeszliście do kolejnego etapu. Zipek mówi: zapraszam do mnie. Zapraszam do mnie wszystkich. Okej. Zdjęte krzaki. Zipek mówi: zapraszam za mną do kolejnego etapu. Okej, witam w kolejnym etapie. Etapie, który się nazywa... Nie wiem, jak się nazywa. Wyrzutnia czy coś. Każdy z was będzie brał udział w tym i będzie wystrzeliwał się jak najdalej potrafi. Okej? Jak widzicie, kto będzie najbliżej, ten niestety umrze. No to słuchajcie, lecimy po kolei. Zapraszam pierwszą osobę. Skacz. Zipek mówi: skacz. O! Wow, nice! Zipek mówi: masz bezruch. Pamiętajcie, że wszyscy macie bezruch, jak tam spadniecie. Dobra, następna osoba, zapraszam. Zipek mówi: następna osoba, zapraszam. No i zobaczymy, jak ci pójdzie. Co się stało? O kurde. O kurde, dobra, ale może nie będziesz ostatni. Kto wie. Dobra, zapraszam kolejną osobę. Zipek mówi: kolejna osoba, skacz. Aga. Jeszcze bliżej. Co się dzieje? Zipek mówi: kolejna osoba. Co jest grane? Co wy robicie? Zipek mówi: kolejna osoba. Okej. Zipek mówi: kolejna osoba. I uwaga, czy polecisz, czy jeszcze bliżej? Nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie. Cała wasza trójeczka, która jest poza gierką, Zipek mówi: macie drugą szansę. Zapraszam znowu się ustawić. Zipek mówi: dawajcie, go, pierwsza osoba, go. Weźcie z niego przykład, no popatrzcie, jak daleko poleciał. O, super, już lepiej. Zipek mówi: kolejna osoba. No, come on, Zipek mówi: kolejna osoba. Zapraszam, czy też tak samo się stanie? No nie, o nie. Zipek mówi: przepraszam, ale jesteś ostatni. Odwróć się. Nie patrz. Okej, zamknąłeś oczy? Nie patrz. Zipek mówi: nie patrz. Okej, Zipek mówi: zamknij oczy. Ale to brutalne! Simix, przepraszam. Dobra, Zipek mówi: zapraszam wszystkich do następnego etapu. Brawo! Przeszliście kolejny etap. Następny etap. Etap, który się nazywa Smoke Grenade, czyli granat dymny. Zipek mówi: chodźcie za mną. Zipek mówi: niech każdy z was weźmie sobie po granacie dymnym. I słuchajcie... Zipek mówi: weź granat dymny. Okej, Zipek mówi: wskoczcie, jak macie granat dymny, do środka. I uwaga, słuchajcie. W pewnym momencie odpalicie, jak powiem wam, jak dam wam znaka, odpalicie granat dymny, okej? I moim zadaniem jest, żeby trafić w kogokolwiek, mając tylko 3 naboje z Deagla. Okej? Wy możecie biegać, robić zupełnie co chcecie, lecz nie możecie wychodzić poza barierkę. Możecie użyć jednego smoka, okej? 3 strzały. Chyba się zrozumieliśmy, prawda? Odpalcie granaty dymne!
O, dobra, miałem przygotowane tutaj specjalną snajperkę, żeby sprawdzić, czy ktoś odpali. Okej, macie szczęście. Zipek mówi, odpalcie granaty dymne. I zacznijcie biegać. Zaczynamy zabawę! Zaczynamy zabawę! Go, 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 go! I uwaga, pierwszy strzał! A, nie trafiony! Drugi. Kurde! I trzeci, ostatni. Uwaga! A, niestety. Nie trafiłem w nikogo. Zipek mówi... Bezruch. Zipek mówi, bezruch. Aha, wiesz co zauważyłem, prawda? Panie, panie, wiesz co się, o co chodzi? Rozumiesz, o co chodzi, tak czy nie? O tak, dokładnie, chyba wydaje mi się, że rozumiesz. Słuchaj, pozwolę ci to zrobić samemu. Proszę bardzo. Skacz, na razie, cześć, cześć. Nie, myślałeś, że przeżyjesz, nie ma opcji. A few moments later. Kolejny etap, czyli słuchajcie, bounce. Co ja gadam, jaki bounce pad? Kolejny etap, czyli. Jak to się. A, impuls! Impuls, Nate! Słuchajcie, o to samo, co chodziło w tamtym bounce padzie, tylko że tym razem, słuchajcie, weźcie sobie każdy z was granat. Weźcie sobie, weźcie, no. Bierzcie. Dobra, Zipek mówi, weźcie. Już za dużo odcinków było, czajcie. I słuchaj, smoczku, słuchaj. Leć jak prawdziwy smok. Leć! Leć, zobaczymy, gdzie lecisz! Leć! O! Aż mnie wyrzuciłeś normalnie, dobra, okej, okay. Lecimy, następna osoba, pani Renifer, proszę bardzo, możecie być tutaj, o, o, dokładnie tak, okej, okay. Zimek mówi, kolejna osoba, strażnik galaktyki, dawaj. Wow, no proszę, mamy nowego mistrza skoków dal, okej, okay. Lecimy dalej, Zimek mówi, ostatnia osoba, zapraszam użyć i zobaczymy, jak tobie się uda. O, nowy rekord! Brawo, gratulacje! A smoczek, kurde, niby powinien najdalej. A jest... najbliżej. Przepraszam, Tom Rekin. Dobra, zapraszam wszystkich do kolejnego etapu. Zipek mówi, chodźcie za mną. Chodźcie za mną. Witam na grze w golfa. Gra w golfa, chodźcie, chodźcie, zobaczcie sami. Zipek mówi, wybierzcie sobie po kulce. Uwaga, gramy w golfa. Wiecie, jak się gra w golfa? No, chyba myślę, że każdy wie, jak się gra w golfa. Trzeba trafić po prostu tam, w dołek. Dobra. Każdy z was będzie miał próbę. Zobaczymy, kto wbije do dołka z jak najmniejszą ilością prób. Okej? Okay? Zipek mówi, zaczynaj, ty pierwszy, Renifer. Dawaj, Zipek mówi, start. Uwaga, czy w jednym uderzeniu ci się uda? Wow, brawo! Jedno uderzenie, brawo! Dobra, Zipek mówi, twoja kolej. Go! Strzelaj! O, czy jedno uderzenie będzie? Chyba będzie, nie? Na pewno. Brawo, gratulacje. Jedno uderzenie obaj mają. Zipek mówi, dawaj, twoja kolej. Każdy z was idealnie to zrobił. Okej, okay, każdemu z was się udało. To nie wiem co teraz, bo muszę i tak wybrać jedną osobę, która... To było za łatwe. Dobrze, zrobimy to w ten sposób, skoro tak teraz. Uwaga. Dobra, Zipek mówi, dawaj, druga tura. Zobaczymy, czy ci się uda i jak szybko. Uwaga, o! Udało, o! Aj, niestety, Zipek mówi, podejdź do swojej kuleczki i strzelaj. Drugie uderzenie, zobaczymy, jak ci się uda. Okej, okay, o, o! Co? Wow, dwa uderzenia, Zipek mówi, wracaj do swojego, na swoje miejsce. Zipek mówi, kolejna osoba, uwaga, czas, start! Zipek mówi, strzelaj. Wow, wow, no co ty mówisz? Jedno uderzenie! Jedno uderzenie! Co ty zrobiłeś? Zipek mówi, ostatnia osoba, go! Czy też ci się uda w jednym uderzeniu? O, chyba nie. O, a może? Słuchajcie? Nie! Zipek mówi, chodź do drugiego uderzenia. Czy będzie egzekwo? Czy będzie egzekwo? Zipek mówi, uderz. I zobaczymy! Drugie uderzenie! Za mocno! Za mocno! Ale ci A nie, trzy uderzenia, wróć do kolegów. Wróć do kolegów. Słuchaj, miałeś trzy uderzenia, jesteś ostatnią osobą. Wiesz, miałeś najwięcej uderzeń. I co teraz? I co teraz? Słuchaj, czy masz dalej balony? Zipek mówi, weź balony, odpal i wiesz co robić. Żegnaj, żegnaj. Wow! Co jest? Gdzie ty jesteś? Schował się! Nie widzę go! O, ile ty masz HP! Jak ty to zrobiłeś? Nie mam pojęcia. Przepraszam, Adri,
przepraszam, ale przegrałeś. Dobra, Szybek mówi, zapraszam za mną do ostatniej konkurencji. Mamy finał! Proszę państwa, mamy finał! A few moments later. No i słuchajcie, mamy, słuchajcie, finał między tymi dwoma osobnikami. Słuchajcie, jak widzicie na dole jest plansza do walki oraz dwa miecze. Waszym zadaniem jest zejść na dół, stanąć przy mieczu. Zipek mówi, zejdźcie na dół i stańcie przy swoim mieczu. Okej. I uwaga, proszę państwa. Na mój strzał z Digla zaczynamy pojedynek. Ostatnia osoba zwycięża, Zipek mówi. Uwaga! O, dobra, jeden już ma, drugi ma. Wow, jak to epicko wygląda. Czas na epicki pojedynek. O nie, chyba wiem, kto wygra. Renifer wygra, prawda? Tak, tak, wiedziałem. Wiedziałem, bo słuchajcie, niestety skoczył na niego, a to sprawia, że ma długą animację i nie może atakować z mocniejszego ataku. Pani Renifer, wygrałeś, Zipek mówi. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapy w górę, zasubskrybujcie kanał oraz oczywiście wpiszcie kod Zipek w sklepie. Ja się z wami żegnam, na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!